Sprawa budowy obwodnicy Wielunia powraca od czasu do czasu niczym bumerang. Niestety, oprócz dyskusji w tej sprawie, czy to na sesji powiatu, czy miasta, nic konkretnego nie wynika. A ostatnie posiedzenie radnych powiatowych przyniosło wręcz jeszcze gorsze informacje. Realizacja tej niezbędnej dla miasta inwestycji znów może przesunąć się w czasie o kilka lat. W łódzkim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad byli ostatnio przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek i wicestarosta Marek Kieler. Czego się dowiedzieli? Że wszystkie środki skierowane są w tej chwili na budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu. Poza tym wykonywane są jedynie bieżące naprawy i remonty, co potwierdza Bogusław Orzeł, kierownik Wieluńskiego Rejonu Generalnej Dyrekcji. Coraz częściej spotykamy się, że ten rok takiego, powiedzmy, uwolnienia od tych wydatków inwestycyjnych to jest rok 2020. Już w kolejnym piśmie, które dzisiaj nawet czytałem, jest określony, że taką pracę na drodze numer 8 należy się spodziewać, możemy rozpocząć po 2020 roku. Coraz częściej pojawiają się również stwierdzenia, że budowa obwodnicy Wielunia może być w ogóle niezasadna, gdyż cały ruch aut zostanie skierowany na drogę ekspresową S8. Bogusław Orzeł, kierownik Wieluńskiego Rejonu Generalnej Dyrekcji w Łodzi, który jest zdecydowanie najbliżej całej sprawy, nie zgadza się z tym. Obwodnica Wielunia jest projektowana jako jednopłaszczyznowa, jednojezdniowa. I firma, która projektowała obwodnicę Wielunia, prognozowała ruch, mówiąc, że w 2020 do 2025 roku będzie potrzeba do budowania drugiej jezdni, jeżeli chodzi o obwodnicę Wielunia. Więc pomimo tego, moim zdaniem, w pierwszym okresie eksploatacji S8 obniżenia natężenia ruchu na drodze numer 8, to jednak te wszystkie wskaźniki, które do tej pory były co 5 lat weryfikowane, bo weryfikuje je generalny pomiar ruchu, wskazują, że ten przyrost ilości pojazdów waha się w granicach kilkunastu procent. Potrzeba wybudowania obwodnicy na pewno będzie. Natomiast jest kwestia tych możliwości finansowych, które pomimo, że w tym słynnym załączniku 1A mówiły, że do 2013 roku jest to jedno z zadań tych priorytetowych, ale rezerwowych, że będzie rozpoczęte cokolwiek. W takim razie co z pozwoleniem na budowę? Wiadomo, że straci ono ważność w przyszłym roku. I co wtedy? Okazuje się, że będzie można jego ważność przedłużyć o kolejnych kilka lat i nie będzie to wcale takie trudne. Dla przedłużenia żywotności projektu, jego ważności, to planuje się wykonanie wytyczenia pasa drogowego. Jest to czynność, która będzie prolongować ważność projektu, ale to nam da, powiedzmy sobie, te 3 lata, czyli o perspektywę do 2016 roku. Jak będzie, my nie potrafimy przewidzieć, jak będzie w końcówce roku, jeżeli chodzi o nas, o swoje, powiedzmy sobie, pewne sprawy nawet życiowe, nie? Natomiast na pewno wiele się wyjaśni po euro, ponieważ w tej chwili nikt nikogo nie stresuje. Chcemy, że tak powiem, żeby to ta impreza udała się. Być może w lipcu czy w sierpniu będzie jakaś korekta w tych wszystkich sprawach, planach i odkryje się de facto, jaka jest sytuacja. Tymczasem, tak jak widać na naszych zdjęciach, trwa remont ulicy Nadodrzańskiej. Bardzo dziurawa do tej pory nawierzchnia zostanie pokryta nową warstwą asfaltu. Chodzi głównie o 200-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Częstochowską do wjazdu w osiedle. W ramach remontu zostaną także tutaj wykonane nowe chodniki z kostki, a w przyszłym roku parking. Koszt remontu Nadodrzańskiej drogi gminnej wyniesie 110 tysięcy złotych.